zapraszam na gwiazdę piątą zespołu wideo. Jak tam przed koncertem? Bardzo w porządku. U mnie jest wszystko ekstra. Dzisiaj jest ciekawy dzień. Gdyż są z nimi pewne nowości. A więc jestem bardzo podekscytowany. Budyń gra na gitarze, jak widać. Budyń zbiera plakaty. Ma w domu 4 plakaty z Bravo Ger. Na każdym plakacie jest on. Budyń, Han Solo, gitara. Słuchajcie, to jest bardzo ważny moment dla nas. Ten młody, nieśmiały człowiek gra z nami pierwszy raz. To Marek Kisielnicki. Marek, z którym zrobiłem naszą drugą płytę i który napisał większość piosenek. Czyli wszystkie popierał osieśody, czwartki, szumniki fantastyczne. Ponieważ ciągle razem współpracujemy, pomyśleliśmy sobie, że nie ma sensu, żeby razem nie grać. Dlatego Marek dzisiaj debiutuje i zobaczymy. Mam nadzieję, że znów pogramy razem. Chociaż to nie pierwszy raz, kiedy gram, bo grałeś już pierwszy raz 10 lat temu w innym zespole. Jakim zespole? Ten zespół na początek nazywał się 07. Z tego rozdziewiczamy Marek Kisielnicki, gitara! Dla Sylwii, która ma wezmę panieński, tak? Okej. Ten młody człowiek ma 17 lat. Za miesiąc odbierze dowód i obiecał sobie, że kiedy skończy 18 lat, zrobi dwie rzeczy. Napije się alkoholu i przeczyta książkę. Od początku do końca. Fucking Dowal, gitara basowa. Na perkusji gra Paweł. Paweł jest fanem literatury, lubi mitologię grecką. Jego ulubiony bohater to Hera. Paweł ma w życiu jedno hobby, na literę P. I dlatego ma już trójkę dzieci. Paweł Sleby, będzie! Zapraszam was serdecznie na nasze koncerty w nowej odsłonie. Przyjedzie na koncert już w maju, tak to myślę, że usłyszę nowy single już. We'll be right back.
jak odnajdujesz się w sytuacji 3 na 1? Mam przekichane. Teraz jeszcze mam nie przekichane. Teraz jest fajnie, ale bym musiał się tak powiedzieć, że przyjdę na zakupy, to już wspomnę. Także myślę, że raczej nie będę miał komfortu podczas oglądania meczu. Ale nie martwię się. Nie, jest super, jest super. Co prawda nie wysypiamy się, ale to też nie szkodzi, bo w nocy są lepsze filmy niż dzień. Jaki obstawiasz wynik meczu Poznań z Wybór? Gramy w Poznaniu, nie? Tak, ja to mam. To będzie 2-0 dla tych z Poznania. Ale po przerwie. Ale tak szczerze? Ale będzie 2-0. Żeby nie czuć nic, nielegalne ciąga dym. Bagi gryzą, a zombie pustą głową bali w nich. Cały sił na mnie. A więc sorry, 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 go wypadnę. I ze czego mi do głowy nie chcę przyjść. A więc sorry, sorry. Dziękuję bardzo.